Ja jestem niewinny. Przeprawę niosłem. Człowiek przyszedł, zapłacił, kazał zanieść, no to zaniosłem. No zlituj się, kasztelanie, ja nie wiedziałem, że to trucizna. Co? Kto ci to dał? Bo trafisz do lochu. Moja postać nazywa się Spycymir, inaczej Spytko z Melsztyna, Spycymir Herboleliwa. Jest kasztelanem krakowskim na dworze króla Kazimierza Wielkiego. Jest dyplomatą, jest zarządcą, jest wychowawcą przede wszystkim zarówno Kazimierza, jak i jego siostry. Bądź ostrożny. Wiedzą, że kraj jest wyniszczony wojnami. Wiedzą, że nie mamy wojska. Spójrzmy prawdzie w oczy. Nie stanowimy dla nich żadnego zagrożenia. Niech przynajmniej nie znają twoich zamiarów. Jeżeli nie boją się nas, to niech przynajmniej boją się ciebie. A co ojciec by na to powiedział? Bądźże wreszcie królem, a nie tylko synem króla. No, historia mówi, że Spytek dokonał bardzo wielu fajnych rzeczy, jeżeli chodzi o naszą dyplomację. Jest oddany służbie królowi, jest oddany swojej ojczyźnie. Potrzebuję twojej pomocy. Władysław wyznaczył Kazimierza na króla. Byłeś przy tym. To nie wystarczy, żeby tym wszystkim zamknąć usta? Niech broni swojej korony. A jeśli ich nie przekona? Wtedy powołamy się na wolę zmarłego króla. Wierzy w to, co robi, jest w jakiś sposób ideowa, na pewno uczciwy.